Wąsik i Kamiński powinni zostać europosłami? Polacy nie mają wątpliwości. Aż 79% ankietowanych uważa, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie powinni startować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 21% jest przeciwnego zdania, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonego dla Super Expressu. Badanie zostało przeprowadzone 11 lutego na próbie 1060 dorosłych Polaków. Tak duży odsetek niechętnych obu politykom oznacza, że Polacy mają bardzo dobrze rozwinięty instynkt samozachowawczy. Panowie Wąsik i Kamiński nie mają jednoznacznie określonego statutu w administracji publicznej, a z drugiej strony nie wiadomo, co mogliby wnieść do P, jakie mają do tego kompetencje, mówi w rozmowie z gazetą politolog profesor Kazimierz Kik. Super Express, Polacy nie chcą Wąsika i Kamińskiego w P. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w grudniu 2023 roku usłyszeli prawomocne wyroki i dostali po 2 lata więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień w czasie tzw. afery gruntowej, gdy pracowali w CBA. W styczniu 2024 roku wyszli z zakładów karnych po 2 tygodniach odsiadki. Stało się tak, dlatego że Andrzej Duda po raz drugi ich ułaskawił. Wcześniej zrobił to na początku swojej prezydentury w 2015 roku. Wtedy wyroki dla Kamińskiego i Wąsika były jeszcze nieprawomocne. To wzbudziło wielkie kontrowersje prawne. Po wyjściu z więzień Kamiński i Wąsik przekonują, że ich mandaty poselskie nadal są ważne i są posłami. Twierdzą, że byli więźniami politycznymi. Dodatkowo politycy PiS przekonują, że Kamiński był w więzieniu torturowany, bo został przymusowo dokarmiony, gdy ogłosił głodówkę.